Siemka, z tej strony Przemek. Kolejny dzień dynamiczny, kolejne nowe triki do nauczenia. Dzisiaj będziemy się uczyć dwóch elementów, a będą to... Swing 360. Jest to w miarę prosty element dynamiczny. Nie jest tutaj nic tak naprawdę skomplikowanego. Jedyne co tutaj nas może po prostu trzymać, to tak jak ostatnio wspominałem, czyli nasza głowa, nasza psychika, ponieważ po prostu robimy ten ruch w miarę wysoko, dlatego warto zacząć sobie mniej więcej ten element na jakimś niższym drążku, żeby przygotować waszą głowę do tego, aby obrócić się śmiało. Musicie pamiętać, że jest to element, który naprawdę trzeba bardzo często powtarzać, ponieważ on nam bardzo często też ucieka. Dlatego nie zdziwcie się, jak na przykład będziecie umieć dzisiaj, a na przykład za tydzień go nie będziecie umieć, ponieważ no to jest jednak dynamika, tak? To nie jest siłowa rzecz, tylko tutaj już jest nasza, tak jak mówię, nasza psychika, obrót. Czasami się możemy po prostu zastać, dlatego starać się powtarzać ten element. A drugą rzeczą to jest też to, że jeżeli na przykład wam nie wychodzi, to też musicie dużo robić tych prób. Musicie próbować uczyć się sami na błędach, ponieważ no nikt nie jest wam w stanie po prostu wejść do głowy i wam pokazać tego ruchu, tak? Dlatego po prostu musicie wydać od siebie dużo, aby nauczyć się ten element. Zanim będziemy próbować uczyć się swingu 360, warto najpierw sobie sprawdzić ten ruch na ziemi, zobaczyć, jak to wygląda, tak? Jak będziemy robić tego swinga, żeby zobaczyć, jak zachowuje się nasze ciało, przede wszystkim teraz na ziemi, ok? Więc zanim sobie zaczniemy, spróbujcie to na ziemi, coś takiego, że dajecie ręce przed siebie i próbujcie się obrócić 360 stopni do tego samego stopnia, czyli hop, coś takiego. Ok, kolejnym takim krokiem, który jest bardzo ważny, jest to, aby podczas obrotu dociągnąć ręce do siebie, żeby to nie było tak, że robicie swinga, chcecie się obrócić i wasze ręce latają gdzieś wokół. Właśnie ważne jest to, żeby te ręce dać do siebie, obrócić się i dopiero je wyciągnąć, ok? Żeby to, tak jak mówię, nie było właśnie, że ręce latają, tylko po prostu ręce do siebie i je później wyciągamy. Kolejny krok to ułożenie dłoni na drążku. Bardzo dużo osób zaczyna w ten sposób, że dają szeroko te ręce i później bardzo ciężko im się obrócić z dwoma rękami. Dlaczego? Ponieważ jeżeli robimy ten swing 360, tak jak wcześniej mówiłem, ręce dajemy do siebie, a jeżeli nie damy, to bardzo często tak, że jak damy taki rozstaw, ta ręka nam idzie, a ta zostaje. I kręcimy się w ten sposób, że łapiemy, a tą mamy daleko. Dlatego warto mieć je blisko siebie, wtedy je dociągamy i się obracamy. Ok, teraz to pokażę mniej więcej. Pokażę, jak wygląda tak jakby ten zły rozstaw rąk na szeroko. Zobaczcie, co się stanie z moją ręką. Jak widzieliście, ta ręka mi zostaje strasznie. A teraz dam ręce tak blisko, dociągnę i zobaczcie, że fajnie się obrócę i wyciągnę te ręce. Ok, kolejnym błędem, który jest bardzo często wśród początkujących osób, które zaczynają swoją przygodę z dynamiką, a szczególnie właśnie z 360, jest taki problem, że musimy się nauczyć dobrze robić tego swinga, ponieważ często osoby podczas obrotu w złym momencie go puszczają. Źle puszczają ten drążek, puszczają go za wcześnie. Musimy pamiętać, aby naszą prędkość, którą wywołuje nasz swing, musimy ciągnąć maksymalnie do końca, a nie za wcześnie. Bo często jest właśnie tak, że robicie tego swinga, puścicie się i zamiast wyjść do góry, polecicie przed siebie. Teraz pokażę, jak to właśnie wygląda, ten właśnie zły ruch. Czyli robicie swinga, hop, chcecie się opuścić i lecicie do przodu. Czegoś takiego nie może być. Tutaj musicie ten swing pociągnąć maksymalnie do góry. Później jest grawitacja, tak? Grawitacja powinna nas znieść na sam dół, a nie przód, tak? Czyli jeszcze raz, pokażę wam teraz prawidłową tą technikę tego swinga. Kopiemy ruch i maksymalnie do góry. I jeżeli będziemy mieć tą maksymalną prędkość, dopiero wtedy staramy się obracać nie za wcześnie. Pokażę wam teraz prawidłową ruch swinga. Hop, do góry i maksymalnie do góry. Podczas nauki naszego swingu 360 bardzo ważne jest to, aby nasza głowa szukała drążka, tak? Tylko żeby ona po prostu skręcała i szła razem z tym ruchem. Żeby to nie było tak, że głowa jest w spoczynku, tylko żeby ona razem z całym ciałem współpracowała, dokręcała się, czyli po prostu szukamy wzrokiem, tak? Szukamy wzrokiem naszego drążka, żeby go złapać. Naszą podstawą do nauczenia się swingu 360 jest swing. Teraz jak on wygląda? Bardzo to jest ważne, aby on był na tyle wysoki, aby nasze ciało swobodnie mogło się obrócić i złapać drążek. Jeżeli on będzie zbyt niski, po prostu nie dokręcimy się i nie złapiemy tego drążka. Dlatego zobaczmy, jak to w ogóle wygląda, ok? Pokażę mniej więcej, jak wygląda ten swing.
Pierwszy krok to jest bardzo wysokie podciąganie się. Musicie dużo pracować nad waszym podciągnięciem, aby to podciągnięcie było naprawdę wysokie. Dlatego warto umieć już tego muscle upa, ten pierwszy krok, tak? Czyli muscle up do tej dynamiki, ponieważ no, tutaj musi być siła. Możemy sobie nawet pomóc. Delikatnie sobie ugniemy ręce, wtedy też możemy to zrobić siłowo i fajnie się obracamy. Dlatego zaczniemy sobie od samego swingu, ok? Chwytamy sobie drążek blisko, żeby ręce były blisko siebie i będziemy delikatnie uginać się tutaj w łokciu, lekkie takie podciągnięcie i będziemy chcieli mocno biodra ponieść do góry i wykopać ten ruch i swobodnie się rozbujać. Co jest ważne? Ważne jest to, że jeżeli wykopiemy ten ruch z bioder, w pewnym momencie musimy wyprostować nasze ręce po to, aby się rozpędzić. Teraz pokażę, ok? Czyli chwytamy sobie blisko, delikatnie się uginamy i wykopujemy ruch. Hop. Prostujemy i do góry. Ok, nauczyliśmy się swinga 360, teraz możemy się nauczyć troszeczkę inny ruch. Jest, można powiedzieć, prawie taki sam, bo jest to też swing 360, tylko że jest to tornado z X-gripem. W ten sposób dajemy sobie ręce, zaraz wam pokażę, jak to dokładnie wygląda i będziemy się uczyć tego ruchu. Według mnie jest to dużo łatwiejszy ten ruch. Nie wiem dlaczego, ale sam swing 360 troszeczkę mi nie pasuje, a właśnie z tym X-gripem dużo lepiej się dokręcam i jest mi po prostu wygodniej go robić w jakimś, załóżmy, kombosie, tak? Ok, teraz nauczymy się, jak prawidłowo ustawiać nasze dłonie do naszego tornado 360, ponieważ zwykły swing 360 jest dekodowany na dwóch, dwie ręce jest nad chwytem, a tutaj jedna ręka będzie pod chwyt, a druga nad chwyt. I teraz jak to wygląda? Załóżmy, że robimy tego swinga, tak? Idziemy sobie do przodu i teraz jak wygląda przemiana tych rąk? Jesteśmy, robimy tego swinga, jesteśmy u góry i teraz tak, prawa ręka idzie jakby na lewą stronę, a lewa idzie na prawą i obracamy się w ten bok. Tu, hop. Teraz wam przedstawię progresję do naszego tornado 360. Pierwszym krokiem będzie to nauczenie się swinga i przemienienie rąk do X-gripa. Czyli rozbujacie lekko, hop, i zmiana. Jak już nauczyliśmy się przemienienia tych rąk do X-gripa, teraz jest dokładnie to samo, co przy swingu 360. Po prostu mocno idziemy w górę, zmieniamy chwyt i dokręcamy po prostu ten ruch. I pamiętamy o głowie, żeby głowa szła za całym ciałem i łapiemy ten chwyt. Żeby nie było, jeszcze raz pokazuję. Hop, zmiana rąk, hop, i dokręcamy. Ok, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał ten poradnik, że z niego coś wywnioskujecie. Jeżeli tak, możecie śmiało coś zostawić pod komentarzem. I co, na dzisiaj to tyle. Miłego treningu i do następnego. Jona.